Kolejnego dnia. Po raz pierwszy w karierze dzikusa zrobili drogi. Spałem na dziku w miejscu, gdzie można spać na dziko. To miejsce nazywa się Coyote Cove. Jest niecałe 5 mil drogi od Kingman. Zatem w Kingman zjem sobie śniadanie. Tutaj jest dostęp do jakiegoś szlaku pieszo-rowerowego, ale po ciemku tego nie widziałem. Rozłożyłem się zaraz, jak tylko tutaj dotarłem. Niestety przednie światło mi zgasło. Nie wiem czemu. Mam nadzieję, że to jest wskutek tego, że się rozładował akumulator, a nie, że to jest jakaś awaria. Ale w każdym razie przez 3 dni już nie będę jechać po ciemku. Na szczęście tam są linie wyznaczające pobocze i trzymając się tej linii jakoś dojechałem, mimo że były przez większość czasu, przez ostatnie 7 mil, przez większość czasu były całkowite ciemności. Ja pierdzielę. Pierwszy raz w życiu udało mi się spotkać żywego skorpiona w jego naturalnym środowisku. Mimo że już tyle razy byłem w Hiszpanii, straszliwie malutki ten skorpion jest i chyba się mnie boi. Ale jest, przestał się ruszać, schował się w cień i się nie rusza. Pod namiotem był jeszcze jeden, tyle że większy. Jak zdjąłem namiot, złożyłem namiot, to schował się pod torbą. Może to ten sam. Jestem w Kingman. Zrobiłem już zakupy. Widziałem jakąś starodawną lokomotywę. Wielkie kurcze to jest. Jedno koło jest tak duże jak ja. Kociu. Thank you.
fajkę przy lotnisku w Kingman. No i sobie ładuję urządzenia. Światło działa. Zaraz coś zjem. No i wkrótce pewnie będę jechał dalej, za jakąś godzinę może. Tutaj mamy liftę. Jakby plomy. No i zdjęcia. Sandwich for you. To nieźle. To jedzenie też nie muszę kupować. Tak wygląda ta kafejka z zewnątrz. Niepozornie. W środku rozmawiałem z jakimś gościem z Anglii. Dał mi 5 dolarów. Łącznie dostałem od ludzi już 31 dolarów i 2 dolary znalazłem na podłodze w sklepie. No i dostałem też tyle wody, że nie dałem rady jej zapakować. No i tą kanapkę, tę kanapkę. O, nie wiem czy mówiłem, ale raz dostałem też piwo. Ogromna ćma. Nie dawała mi spokoju, ale przestała się ruszać. Zmęczyła się chyba, albo się trochę za bardzo poobijała. Przez prawie cały dzień jechałem drogą 66. Tylko, że ta droga... Jest taki problem z tą drogą, że jest ogrodzona ogrodzeniem z dwóch stron. Nie wiem. Znaczy teraz od Kingman cały czas ogrodzenie jest. Nie można znaleźć miejsca na nielegalną snadziko. No ale w końcu udało mi się znaleźć jakiś zjazd z tej drogi, jakąś inną drogę. Taką mniej ruchliwą. No i parę kilometrów zjazdu i od razu znalazłem zjazd na jakiś, do jakiegoś lasu.
las składa się z niskich, to z takich niskich drzewek. Mam nadzieję, że nie mieszkają tu niedźwiedzie. No jak widać, albo nie widać, rozłożyłem się w korycie. W korycie, w takim wąwoziku. Więc trochę niefajnie, jak będzie płynęła tędy woda. Ponadto w oddali widziałem burzę. No ale zaryzykuję, bo już nie chcę mi się szukać lepszej miejscówki. Może jakoś przeżyję przez tę noc. No dobra. To będzie chyba wszystko na dziś. Aha, zjechałem z drogi numer 66 jakieś 4, może 4 km od miejscowości Peach Springs. Słyszę szczekanie psów, więc jestem blisko cywilizacji. No ale chyba nic się nie stanie, jak to się tu przenocują do rana.